Kleber Kojke Erbs przed galą KSW 46 w Gliwicach. Kleber, długa to była droga w końcu do tego pasa, który no nie utraciłeś, tylko został ci odebrany, wiadomo w jakich okolicznościach. Teraz w końcu będziesz miał szansę o niego znów zawalczyć, no i to chyba z przeciwnikiem, który jest olbrzymim dla ciebie wyzwaniem. Co do pasa, no to on zawsze mówił, że to nie jest jakby główny cel. On jest ważny, ale najważniejsze jest wygrywanie kolejnych walk, pisanie swojej historii w KSW. Natomiast co do skali wyzwania, to może po prostu powie tak, że im większe wyzwanie, tym większa chęć, wola zwycięstwa. No to jest wielkie starcie na pewno dla Mateusza, bo on ma szansę zostać drugim, pierwszym mistrzem w historii KSW, który będzie naraz dzierżył dwa pasy. Czy tym większe dla ciebie wyzwanie, że będziesz chciał mu pokrzyżować ten historyczny moment? Nigdy Kleberowi nie brakuje motywacji do walki, do zwycięstw, do treningu. Niespecjalnie zwraca uwagę na ten motyw dwóch pasów. On rozumie, że to jest bardzo ważne z punktu widzenia biznesu, gdzieś tworzenia show i kreowania tego wydarzenia. Natomiast no, dla niego to nie jest istotny element. Mateusz powtarza w wywiadach, że to jest też dla niego wyjątkowe starcie, no bo od zawsze jest ta dyskusja zapasy czy brazylijskie jiu-jitsu na ziemi. Tutaj będziemy mieli no tak naprawdę arcymistrza, wirtuoza właśnie jiu-jitsu, który zmierzy się z no zapasiorem z krwi i kości. Czy też czuje Kleber, że to może być takie starcie właśnie tych dwóch styli, żeby udowodnić, które z nich jest tym bardziej dominującym w walkach MMA? Sim, są styli totalmente diferentes, né? Eu acho que ambos vão defender sua raiz. No to będzie konfrontacja bez wątpienia dwóch kompletnie różnych stylów, natomiast on tak do końca nie wierzy, że Mateusz tak uważa, że można udowodnić, że zapasy są lepsze od jiu-jitsu. Gdyby tak było, to Mateusz nie trenowałby jiu-jitsu, skupiłby się na zapasach i tymi zapasami go pokonał. A jednak trenuje jiu-jitsu, bierze udział w zawodach, więc chyba ma wątpliwości, czy te zapasy wystarczą. Inaczej niż Kleber, który akurat nad zapasami bardzo nie pracuje, cały czas rozwija swoje jiu-jitsu od 14 lat, ma czarny pas, którego nikt mu nie dał, na który bardzo ciężko zapracował i on wierzy, że raz jeszcze będzie w stanie właśnie jakby czerpiąc z jiu-jitsu obronić ten styl walki. Czego mamy się spodziewać zatem 1 grudnia w Gliwicach? Wielka walka, wielkie show, na pewno bardzo trudne, ale dla obu, nie dla jednego czy drugiego, dla obu. Tego mogą się kibice spodziewać, krwi, potu, wysiłku, stuprocentowego zaangażowania i zdaniem Klebera także tego, że ta walka nie potrwa 5 rund, ktoś wygra wcześniej, no i Kleber wie, że to będzie on. Alguém vai sair com a vitória e com certeza vai ser eu. Muito obrigado. Os de colher.